Od czego by tu zacząć? Od oszczędzania dużych, dużych, potężnych pieniędzy. Jak wiecie, systemy nawodnienia, roboty ogrodników są potężnie drogie. Wpada kilka osób, robi to przez parę dni i jest efekt wow, ale przy końcowej fakturze jest dwa razy efekt wow. Także jadę to samemu. Wiedzy nabrałem tyle, ile potrzebuję, a teraz zaczynam eksperymentować, nie tylko oszczędzając pieniądze na samej robocie mojej, tylko jeszcze na wydawaniu grubych tysiącach. Jak wiecie, za samą ziemię policzyli prawie 4 koła, dlatego od pierwszego, co ja zacznę, zrobię eksperyment. Bo naprawdę, czy to nie jest czasem jakiś chwyt reklamowy, żeby kupować te wszystkie rzeczy, to się okaże. Najwyżej ja zmarnuję swoje pieniądze, ponieważ ściągam zwykły piach pobudowlany. Wiecie, jak to jest, zresztą zobaczcie, beton rozlewany i tak dalej. Po prostu mieszam wszystko, co jest tylko do mieszania. Czyli piach, zwykłym żółtym piachem, przesiewam to i zrobię eksperyment, wysieję na tym piachu trawę. Jeżeli mi się to uda, chodźcie ze mną, zobaczycie. Jeżeli mi się to uda, ja nie mam nic do stracenia, ponieważ sieje to na zewnątrz i zawsze mogę to przeorać i poprawić, bo to jest bez siatki, bez niczego. Chociaż może się skuszę, że tutaj też wyłożę tą siatkę. Dlaczego by nie? Obetnę jej trochę na krety, żeby jak będę miał ładną trawę, żeby mi jej czasem nie uszkodziło. Także sieję tutaj trawę sportową, szykuję ten grunt, niweluję go, wrzucam przesiany piach i jeżeli za 2 tygodnie, oczywiście jeszcze wrzucę nawodnienie, tak jakbym to robił typowo już na swojej działce pod tą ładną trawę. Jeżeli wyrośnie, oszczędzam kupę kasy, może nie czasu, ale na pewno kupę kasy. No i nabieram dodatkowej wiedzy, ale przede wszystkim uczymy się razem, czy na takim piachu wyrasta piękna trawa. Także to na tyle. Widzicie, jaki jest efekt teraz? Zobaczcie tu i tu, po tej stronie. No i co, będę działać. Zobaczcie jeszcze tutaj za radą mojego ziomeczka. Wczoraj jak z fundamentów murowałem, został mi beton i wylałem po prostu za skrzynkę elektryczną troszeczkę i wylałem za skrzynkę gazową. Tak na wierzch. Wiecie po co? Po to, żeby chwasty się stamtąd nie wydostawały. Czyli tam jakby nic nie będzie, a tutaj będzie po prostu ładna trawa. Taki jest zamiar. Czy tak będzie? To się wszystko okaże. No i teraz jak ja pozyskuję jeszcze ten piach? Zobaczcie. No to jest znowu dodatkowa robota. Ponieważ jak ja bym wbił szpadel i rzucił taką ziemię, znaczy on nie zawsze zejdzie do końca. Dlatego rozbijam go grabiami i wtedy jak rzucę, na pewno ładnie jakby zleci. Dwie kubki już zrobiłem. Wizerunkowo jest to bardzo fajny, ciemny piach. No ale faktycznie się okaże, czy coś na nim wyrośnie. Później wam pokażę, jaki nawóz kupiłem i jak ja to robię od podstaw. Mam nadzieję, że się uda. Jeżeli się uda, to minimum będę te 4 koła do przodu. Maksiu, Maksiu, co jest? Stop, co się dzieje? Co się dzieje, robaczku? Co? Chciałbyś pobiegać, tak? Chciałbyś pobiegać, ja już to widzę. Proszę. Uwolniłem cię. Chodź, szybko. Ty jak sprint wywala. Dobra, to na tyle. Ja działam do następnej wrzuty. To jest tak, wybrałem tutaj 10 cm piachu brzydkiego, przesiałem go, ułożyłem siatkę na krety. Powiem wam, że kupiłem siatkę na krety premium, ale jakbyście wzięli ją w ręce, to nawet bym nie powiedział, że to jest siatka standard albo minimum. Jest tak drobna. Ja nawet nie wiem, nie znam się jak mocno krety, ale jeżeli oni ryją w piachu, to wydaje mi się, że mają bardzo ostre pazury i naprawdę chodzą pod ziemią. Jak tej kratki oni nie przebiją, to ja jestem święty Antoni. Ale zobaczymy fizycznie, jak ja ją rozłożę. Naprawdę bardzo drobna siatka. Nie wiem, czy da się ją w dotyku rozerwać. Spróbuję na końcu, bo nawet nie patrzałem, może jest super mocna. O kurcze.
No tak. No tak. No jakąś siłę trzeba użyć. Spodziewałem się troszeczkę lżejszej siły, no ale... Okej, dobra, może na krety, jak jest pod wpływem piachu, ale słabo to widzę. A dlaczego słabo to widzę? Tak jak już idę tym krokiem, to te szpilki, które przysłali. Te szpilki to są chyba robione naprawdę z odpadów. Jak ja tu próbuję wbić, słuchajcie, oni powinni napisać, że ta szpilka w ogóle nie ma swojej sztywności. Żeby ją wbić, to trzeba ją łapać, co nie wiem, 3 cm i ją po prostu wsuwać. I jak będzie jakikolwiek kamyk, to ona już, no normalnie powiem wam, że dno. Nie wiem, powinni zakazać sprzedaży takich rzeczy, to jest moja opinia, albo napisać produkt śmietnik. Nie wiem, taka jest moja opinia, nie? Bo szpilka to powinna być mocna, twarda, jak człowiek chce zapłacić, to zapłaci, a nie, że kupuje jakąś szpilkę dedykowaną do tego, a się okazuje, słuchajcie, że to się do niczego nie nadaje. Rozumiem, jakbyście mieli wszystko przebronowane i czyste, ładne podłoże, no to dobra, to ona się spisuje, no ale... Według producenta ściąga się 10 cm i ładnego piachu się nasypuje 10 cm, no ale pod spodem, że wiadomo, że jest jakaś przeszkoda, no to by trzeba było ściągnąć 10, słuchajcie, plus długość tej szpilki 25, rozumiecie, o co chodzi? No to wtedy niech producent określi, że to trzeba ściągnąć razem 35 cm, żeby w ogóle szpilkę wbić. Dobra, to jest znowu moje narzekanie, ale jak ja widzę, co mamy, no to wiecie, o co chodzi. Dobra, żeby się nie zamotać, bo zajęłem mały chodniczek tutaj, sypię ten przesiany piach teraz, no i powtarzam czynności. Jest ładne, zobaczcie, ciemny. I ten, miejmy nadzieję, że na nim ta sportowa trawa wyrośnie i zaoszczędzę jednak te pieniądze. Dobra, to jadę, wyrzucam, robię to dalej. To samo z tamtym muszę wyciągać. Bardzo dużo roboty na małych metrach. Powiem wam, ile tutaj jest. 1 metr na 2 metry, a bardzo dużo czasu zajmuje. 2 metry kwadratowe. No tak to jest przy grabiach, przy szpadlu, przy tacce. No to niestety to idzie wszystko jak krew z nosa. Nie ma jak to by sprzęt wjechał, moment pocisnął, zapłaciłoby się za parę litrów benzyny. No ale nie ma się takiego sprzętu. Ma się takie coś tylko. Tfu! Jeszcze w oczy sobie nasypałem. Także to dla was, niespodzianka. Do następnej wrzuty, lecę z tym tematem. Taczka. Maksiu, ok? Wyłącz, misiu, tą kamerę, bo puszczam sobie popka, którego każdy szkaluje. Odwalił jak odwalił, ale wszyscy się bujali na jego plecach. A jak jeden go złapał, za coś się wypowiedział, to nagle nikt go nienawidzi. Powiem wam, no nie będę ukrywać, żeby przesiać taki kawałek tej ziemi, jestem zmordowany, nie? To się tak mówi, ale co to taka siateczka jest? Ale niesamowicie, ja chodzę w kaloszach i ja czuję, jak przyjemnie się chodzi. Normalnie mam ochotę ściągnąć te kalosze, skarpetkę i po tym chodzić, a co dopiero jak będzie trawa, nie? Także robię kawał dobrej roboty? I pokażę sąsiadom, jak trawnik powinien wyglądać, nawet na zewnętrznej. Ja tak naprawdę zakładam trawnik miasta w tej chwili, bo to nie jest moja część poza ogrodzeniem, nie? Także ja założę ładnie trawnik, sam go będę ładnie pielęgnować, kosić. Ale ogólnie, tak jak nieraz widzę, że miasto chodzi i tutaj kosi. Tylko to jest takie, powiem wam, złudne, bo... Miasto tutaj jeździ sprzętem ciężkim, zbiera piach z krawężników, kosi tutaj trawę, ale zobaczcie, jak tu chodniki są zaniedbane. Tam, jak widzicie, jest trawa wysunięta
już obrośnięte wszystko, cały chodnik minimum te pół metra wchodzi na chodnik. Tu przecież nie wiem, czy miasto robi to po prostu na pokaz tak, żeby było. Przecież tu jest, chodniki w ogóle nie są czyszczone przez miasto. Pieniądze biorą. Normalnie tutaj wszędzie aż jest piach, aż grubo. Odkąd się wprowadziliśmy tutaj, to zawsze tak było. Także jedynie koncentrują się na zamiatanie ulicy, powiem wam, i na koszeniu trawy, ale żeby te krawężniki doprowadzić do ładu, no to naprawdę tutaj potrzeba dużej wywroty, paru ludzi. No i ta wywrota by się szybko zapełniła, nie? Bo jest tutaj mocno zaniedbane. A tam dalej leci ogólnie inwestycja. Drogę rowerową robią za 1 000 000 z groszem chyba, z tego co tam się orientuje. Dobra, to na tyle tej wrzuty. Ja zasuwam dalej, bo mało metrów poleciało. Może i mało, ale bardzo dobrze za to. Pieski będą miały gdzie srać. Do następnej wrzuty. Dobra, miałem poziom wysypany. Teraz niwelatorem to wyrównam wszystko. Żeby zobaczyć, gdzie nie jest równo. Łatwo się równa, ponieważ nie ma kamieni. Będzie jak pod poziomicę. Jest to trochę zabawy, ale idzie to zrobić. 2 cm niżej od krawężnika. Tym bardziej, że ja też się, kochani, tego uczę.
nadmiar piachu się ściągnie. Powiem wam, że ten niwelator jest bardzo ciężki, nie? Ale jak już jest w miarę równo, to wtedy ładnie niweluje teren. Grabiami tego nigdy nie osiągniecie, nigdy w życiu. A jak trawa ma się ukorzenić i zrobić taką twardą powierzchnię, to musi być to ładnie zrobione. O, tam wiecie. Do pół centymetra, nie? Reszta mojego łąbki to typowo kosmetyka. Tu wodą zleję. Myślę, że dobra nauka tutaj będzie na tym kawałku i na tamtym i zobaczymy, co wyrośnie. Co tam, Borysek, ok? Powiedz coś do moich widzów. Długo widzę, mnie nie widzieli. No, coś chcesz im przekazać? Mądrość życiową. Na konkursie startowałeś z języka angielskiego, nie? Mistrzem zostałeś, ale na podium stanęłeś. Na podium jest jeden od 1 do 3, Borys, czyli jakiś medal zdobyłeś, tak? Na 15 osób, tak? Dobra. To w sumie na tyle. Do następnej wrzuty. Następny etap jest taki, że po tym pierwszym niwelatorem, jak przejechaliście, bardzo mocno musicie ubijać, czyli bardzo mocno ubiłem to nogami, piętami i teraz tak jak kostkę brukową, sypiecie znowu czysty piach przesiany i później znowu niwelator już na gotowo, później chcę zlać to wodą i później chcę walnąć nawóz. Bo musicie wiedzieć, że trawa lubi twardą ziemię, nie miękką. To się nie może zapadać. To musi być bardzo twarde. Później w dalszej części wam pokażę, ale ogólnie to trzeba przegrabić delikatnie, tak jak pod kostkę brukową też. Zasiać. Pamiętajcie, jedno ziarenko to jest jeden kiełek trawy, także jak producent podaje, że ileś tam macie sypać, weźcie na to poprawkę i musicie trzy razy dosiać więcej, nie? Także jeżeli macie, że worek trawy jest na 1000 metrów, to od razu pomyślcie sobie, że on jest na 250 metrów, żeby było naprawdę bujnie. Także to taka wrzutka jest. Następny etapik jakby. Co się robi? Ja się wypowiadam, a mogę mieć, kochani, ząka i zero trawy, tylko same chwasty. Nie jestem specem, ale też uzyskuję, nie ukrywam, jakiejś wiedzy od profesjonalistów. Jak zobaczycie u nich trawę, to jest miodzio. Pozdrawiam ich. I co? Lecimy dalej z moją amatorską nauką. Czasami i tak lepiej obejrzeć amatora, jak się wzmaga,
niż profesjonalistów. To ja już o tym wiem. Także do następnej wrzuty. Następny etap, porządnie wszystko zlać. Zobaczycie też, jak woda pracuje, czy stoi w jakimś miejscu, czy gdzieś jest krzywo, czy gdzieś zlatuje. Musi być płachta, zobaczcie, wszędzie jest jakby równiutko, nie? Na igłę zrobione. A jak zlejecie, to zawsze ta ziemia jeszcze siądzie też równo, przydusi. Nie żałujcie wody, lejcie hektolitry. Zobaczcie, jak ładnie od jąca odchodzi ta woda. Widać, że jest równo zrobione wszystko. Beton też można polać. Niech to dojrzewa. Niestety czasowo, żeby dobrze zrobić, to jest pół dnia, no i tu gdzieś jest około 4,5 metra kwadratowych na metr, nie wiem, 50, metr 20, nie mierzyłem tego. Także bardzo mało metrów kwadratowych, a ja muszę zrobić, ogród mam do zrobienia około, nie wiem, 300, 350, może 400, nigdy go nie mierzyłem. Także nie wiem, jak sobie z tym wszystkim poradzę. No dobra, to na tyle, bo i tak się robi i robi szaro. Może dzisiaj odpocznę, może jutro zrobię tamtą stronę, a może się zastanowię, co dalej, także... Widzieliście, ale to jednak będzie wielki eksperyment, no bo sam jestem ciekawy, czy ta sportowa trawa będzie igła, czy będzie gówno. Aha, jeszcze miałem, to wam wgram, pokażę wam jaką, słuchajcie, kupiłem, no ten nawóz. Bo jeszcze nawet go nie rozpakowałem. On przyszedł, chodźcie. On przyszedł dawno temu. I w sumie go tak rzuciłem, nie? A nawet nie wiem, co przyszło. Także nawet jakby coś źle przyszło, to nie jestem w stanie tego oddać. Ale słuchajcie, najlepsze to, że ja pojechałem do paczkomatu i ten nawóz do paczkomatu zmieścili. Nawet nie wiem, czy to legalne, czy nielegalne. I to mam zamiar rozsypać 2 tygodnie przed wysianiem trawy. Takie coś. Nie wiem, jak używaliście, to napiszcie, czy dobre, czy niedobre, czy dużo mam tego sypać, czy mało. Nie mam pojęcia. Garstką rozsypię po prostu. Dobra, to do następnej wrzuty.